Atajcie, wariszu komandiru! Witajcie, towarzyszu Cipajew! Jak pan sobie żyjesz? Radiowóz widzę zrobiony. Dzień dobry, witajcie na kanale Gra na Kompa. Jam jest porucznik Kuznieców i będziemy teraz przewozić, słuchajcie, tych więźniów do obozu pracy. A obóz pracy znajduje się tak na mapie, jak widać, więc my za chwilę skręcamy. Ciekawy jestem, czy Ganko Berankowa nam tym razem urządzi zasadzkę. Miejmy nadzieję, że nie. Ale wszystko jest możliwe. Także ja jadę asfaltem, nie jadę gdzieś tam bocznymi drogami, bo trudniej się jeździ. Niemniej jednak oczy dookoła głowy trzeba byłoby mieć. O ty pa, jaki kuźwa ten, jaki chętny do spotkania z chłopakami w kamieniołomie. No to dopiero. Uciekaj lub pokonaj przeciwników. No dajcie spokój, no. Zasadzka. Ale że co zasadzka, ty? Ja ci dam zaraz zasadzka. To my będziemy musieli jeszcze, słuchajcie, odwieźć towar, bo mam towar na pacę. Znaczy, pacę. No, mam u siebie tu w ekwipunku. Bo najlepiej to przy sobie trzymać, nie tam, bo to kurczę różnie bywa. Mógłbym się gdzieś zatrzymać na światłach, powiedzmy w lesie, i ktoś by mi podbiegł od tyłu i otworzył furę. A to szkoda. No. Dobra. Już podjeżdżamy. Elegancja Francja, tu już dzionek wstaje. I dobra. Panie posterunkowy chujełów, przywiozłem. No dzień dobry, przywiozłem. Ludzi panu przywiozłem. No ja wiem, panie, że jesteś wielkim posterunkowym, także spokojnie, będę dostarczał. Aha. Tak miało być. No i dobra, i teraz musimy pojechać do bazy policji, słuchajcie, odwieźć towar. No, panie. No, nie przedźwigaj się pan tą skrzynką. Także robią co mogą, a my też. Ja jeszcze nie odpoczywałem po poprzednim odcinku, drodzy państwo, po poprzedniej służbie, także tutaj opróżniam różne zakamarki mojego posterunku. Nie jadę na sygnale, żeby nie prowokować zasadzek. No była tylko jedna, ale teraz może być też i druga. No i widzę, że... O no i właśnie. No i widzicie, jak mnie tu załatwili pięknie. No. Trzeba uważać, no trzeba uważać. Widzą radiowóz, to działa jak przysłowiowa czerwona płachta na byka, no i takie chocki klocki, nie? Także trzeba uważać. Eś pan, kierunkowskazu pan... O. Co to się tu? Wróć do pracy, na przejściu granicznym czekają przyjezdni. A gdzie mnie to wydupcyło? Wjazd pod pijanym niedźwiedziem. Ty, no panie, no coś pan. Ja tu nie chciałem wjeżdżać, halo. Dobra. My tutaj skręcamy. W prawo. Aha, zasadzka znowu. Kurczę blade. Ty pan, jak wszyscy kuźwa. Nieprawda. To nie to, co myślicie, ja tu jestem przejazdem. Cholera, w 4 minuty muszę wrócić, kuźwa, a jak ja mam to zrobić, no... Aj. No nic, no jedziemy bezpośrednio na posterunek graniczny, bo przeca widzicie, jak mnie tu cisną, no. Niedobrze, a ja towar odwożę, no i o. I takie chocki klocki. 3 minutki. Nie wiem, czy ja dojadę. Postaram się. A tu cmentarz. No to czekajcie, cmentarz. O cholera, ja dookoła jadę. Ops. I po lampie. No nic, no. Musimy dać radę, nie? O, jeszcze ci mnie tu... O, jeszcze... O, ty synu, jeszcze ja oberwałem. Czekaj lub pokonaj przeciwniku. No, widzę, że łatwo to nie będzie. No. Wróć do pracy. A co ja, kuźwa, innego robię? Panie kochani. Dlaczego Trzepałow nie może się zabrać za to? Ja to się grzecznie zapytuję. My tutaj w lewo. Czemu Trzepałow nie może tam posprawdzać? On na budzie siedzi. On tam tylko, kuźwa, wajchą rusza. No, chyba za policji. I byłoby już z głowy, byłoby po towarze, no ale się uparli, no, że trzeba wrócić, bo czekają. Jakby to był priorytet, kuźwa, w komunistycznym państwie. Ej, to nie to samo, co za PRL-u. Tam jednak... To ekspedient się liczył. Dobra, jadymy. Niedaleko już powinniśmy być. Nie wiem, czy jeszcze jakaś zasadzka tutaj nam nie będzie. Dobrze, że po oponach nie strzelają, bo... Na felgach to bym raczej tak szybko nie dojechał. Dobra, dlaczego jedziecie zawsze tam, gdzie ja? No i dobrze, tutaj sobie stanę. O, i zdążyłem. A jak mi kuźwa rozdupcyli ten radiowóz znowu, no. Nie wkurzaj mnie, gamoniu. No dobra, nie jest... Atajcie, Waliszu, komandiru! Towarzyszu Cipajew, naprawisz pan furkę, co? No... I dzięki. A naprawiłeś ją, panie? Nie no, panie, no, miałeś ją naprawić, no. Aha, tu. Dziękuję. Elegancko. Nie możemy mieć takiego opłakanego stanu technicznego wozu naszego, bo... Różne rzeczy się tu mogą zdarzyć. No i co? No i ja teraz muszę do magazynu to wszystko odnieść. I takie chocki klocki, no. A w zamian muszę wziąć towar na sprzedaż, bo to nie wiadomo, czy na strajtaśmie biznesu nie zrobię. No i nie mam noża. Cholera jasna. Noża mi brakuje, nie leży tu nic, nie? No nie, jeszcze do Wlada by trzeba było pojechać. No miejmy nadzieję, że nie trzeba będzie za bardzo niczego ciąć. Dawaj pan, dawaj! Tu niebieskiego pojazdu szukamy, pamiętajcie. I 8-6 Felix Cecylia. O ty synu! No kutwa! No żeż ty! Dawaj syrenę. Jadymy. No nie wiem, czy zdążę. O, to jest dopiero, no. Dopiero co z radiowozu wysiadłem. No ja cię kręcę. No i zaś pościg, no. Ech, ty panie, coś no, po prostu tak się nie godzi, no. Jakżeż to tak można? Przecież ja tą syreną, to znaczy tym karawanem... Syreną, kurwa. Ciężko jest kierować, no. Trzeba jakiś, wiecie, kupić wóz pościgowy, bo to tak to nie nada. Zaraz my go tutaj dopadniemy. Jak go tu zatrzymać? Gdzieś go tutaj trzeba ładnie przydybać, przyblokować. Tak, żeby nie mógł się ruszyć, nie? Ale gdzie tam tą ciężarówkę, nie? Oś ty panie, na przepychanki to tak za bardzo nie pójdziemy. Nie ma zbytnio szansy. Jakby go tu... Patrz jak mi drogę zajeżdża skubaniec. No i... Wysiadasz pan sam? Czemu ja nie mogę? Nie tak. No. A, jeszcze muszę wrócić. Dobra, gdzie my jesteśmy? Jak tu blisko wrócić? Przy cmentarzu jesteśmy, tak? No to gdzieś jak tutaj, powiedzmy, no nie wiem. Ale panie, a pan żeś... O, warczy silnik, a jednak jest wyłączony. Co mnie to tam przyblokowało, no? Coś mnie tam blokuje. A temu co się stanęło? Aha, my jadymy w drugą mańkę, tak? Zajazd pod pijanym niedźwiedziem. Dobra, no to można by... Można by w ten sposób pojechać. Ciekawy jestem, czy ktoś go będzie próbował teraz uwolnić. I teraz tak się zastanawiam, bo oni mi każą tak szybciutko wracać, nie? 4 minuty mi dają. Znaczy 5 w sumie, ale... Każą tak szybciutko wracać, a czy nie trzeba byłoby, powiedzmy, trzepać tego samochodu, nie? Cośmy go tam zatrzymali. O, masz, jeszcze zasadzka. Ładnie, no ładnie. Zakładam, że dobrze jadę. Tak. Dobra, mamy 2200 na koncie. Od tego okręcenia to już kuźwa mi się w głowie kręci. Dobrze, mamy tutaj tunel, tu ostatnio zasadzka była. A ciekawe, czy po drugiej stronie też będzie. Dobra. Obóz pracy minięty. Jak człowiek koncentruje na tej jeździe tym karawanem, bo to wiecie... Łatwo się rozbić. No dajcie spokój, no dopiero naprawiony. Dobrze pojechałem? Tak. Nie dają szansy człowiekowi, no. O, albo kupić taki cywilny wóz. Ale tam nie było. 2,5 minuty. Tu dobry teren na zasadzkę. O, pan tak chciał ustąpić radiowozowi, że na drzewo się wkitrał. No i nawet drzwi nie musiałem otwierać. No dobrze. Panie Cipajew, no i znowu masz pan robotę. Przenieść do więzienia. No przykro mi. Nic nie poradzi mi na to, no. Ale, no mogłeś pan przeparkować, no wiesz pan, no... Przodem do wyjazdu, bo widzisz pan, że tu trzeba szybko ruszać. A co z tym ja mam zrobić, ja się pytam grzecznie, no. Jak to, żeś to naprawić, to? No wzięli i rozdupcyli człowiekowi, no. No nic, następny do kolekcji. Proszę bardzo, nie wiem jak bez szlabanu teraz mam robić. No to tak, złapaliśmy tego niebieskiego, to jeszcze teraz tylko 8-6 Felix Cecylia. No, no Dainara, dzień dobry. Pan wysiądzie z pojazdu. No, bo tu wszyscy uciekają, no. A, mapę można zamknąć, dobra. Pan jest nauczycielem. O, bardzo pożyteczny zawód. Pan Szymon Szuli. No i tu by się zgadzało, a zobaczmy tak. Moje madre informacji to aż na opoka. Budrowy bagryszta to daniezi? Nie podejmie się, bo mam kontrolę, no panie, wy mi każecie w 5 minut wracać, także dziękuję. Pan Szymon Szuli, to się zgadza, albo Simon. Numer paszportu. Grażyna Urszula 35, Monika, kuźwa, Quebec 5, Quebec. Się też zgadza. Dobra. Do września 81 roku. To się zgadza. Tu do grudnia i data urodzenia. To się wszystko zgadza. No to... Zobaczmy w takim razie, co pan przewozisz. Ale mi się, kuźwa, mnie zemdliła ta jazda. A czasami to tak jest, wiecie, w niektórych grach, że kurde, coś tam tego i człowieka tak zemdli, nie? I już zaburzona percepcja. I już taki mniej uważny ten człowiek jest. Takie rzeczy się zdarzają. Dobra, zobaczmy. Czy pan coś tutaj przemycasz? No, szukajmy znaku pytonga. Ale mogę dać ciała. No dobra. Ja tu nic nie widzę. Zderzaczków brak. Jeszcze pod maskę zajrzymy. No tu też nic nie widzę. No dobra. Proszę pana, no potrwa to tyle, ile trzeba. No przebita opona. Masz pan jedną tam z tego, co widziałem. No, pozamkajmy te drzwi. Tutaj jest jedna. Tu brak zderzaka. Jak tam szyby? No nie wiem, tutaj, no nie wiem, czy pan masz tę szybę, bo pan, że się otwierał i żeby dokumenty dać, ale tu powybijane szyby są też. Lampy tu całe. Jeszcze tylko ten zderzak sprawdzę. No dobra, czyli tak, przebita opona jedna, wybite szyby powiedzmy dwie, brak zderzaków jeden. Jeśli chodzi o wybrakowaną karoserię, to nie widzę żadnych braków. A dajcie. Co? Panie Walsakon, coś pan mówił? Bo tak... Ja trochę utumaniony jestem. No dobrze, proszę pana. No generalnie rzecz ujmując, jeżeli chodzi o raport inspekcji, no tutaj jak dla mnie no jest dobrze, no tylko tego pana mobila by trzeba było troszeczkę ogarnąć. Proszę, na moją odpowiedzialność. Choroszego Daina! No i vice versa. Jakieś środki na mdłości, jakbyś pan miał, to byłoby fajnie. No i teraz chwila prawdy. No kutwa, dlaczegoż to? Regulacje wjazdowe. Wybite szyby. No, mówiłem, że jedna była otwarta. A ja myślałem, że wybita, to już wolałem zaliczyć. No dobrze, no ale to regulacje wjazdowe, to co tam się stało? Idziemy zobaczyć, co to tutaj. Ponadto zabrania się wstępu... A, zabrania się wstępu osobom o następujących profesjach: artysta, nauczyciel, dziennikarz. Aha, no dobra, czyli to do tego stopnia, że te zawody niepotrzebne, to po prostu my ich cofamy. Takie rzeczy. No dobra, no mamy tam jeszcze 3 pojazdy. No nie, no trudno się mówi. No mówiłem, kurde, mówiłem. Dobra, pan sobie w wersji cabrio przyjechał. Sprawdźmy jeszcze ten wóz. 86 Felix Cecylia. Dobra. No, nara, pan już widzę, że masz wybitą szybę. O, pan handlujesz. Tu nie zrobimy interesu, ale na proszku do prania już jak najbardziej, tak. O, i handelek musi być. No dawaj pan, żeś. No co pan nie chcesz? Aha, no to nie chcesz pan kupić, to nie, ale ja od pana fajeczki kupię. Wódeczka, o Jezus Maria. Worek ziemniaków też kupię, nawet 2. Tereśnej zatołamana eta równa riadocha. Dobra. Cieszę się. No, a pan wysiądzie sobie z pojazdu. No. A będzie wygodniej. Dobra, i patrzymy. Nauczyciel, tak? Czyli aha, no i już kuźwa od razu. Tego nie wpuszczamy. Kamal dwali. Tak? To jeszcze się upewnię. Nauczyciel. Nie ma. No niestety, no proszę pana, przykro mi, ale jeszcze sprawdzę, czy pana przypadkiem nie zatrzymam, nie? Tutaj Kamal dwali, to się zgadza. Tu 3, Ksero Felix 4, to się zgadza. Patryk, Karolina, Elżbieta 7, to też się zgadza. 5 maja 81, no to ok. I tutaj mamy 19 maja 81, to ok. Zobaczmy, czy pan coś przewozisz. Ukrytego. Tu nic go nie widzę. Tutaj elegancko. Tablice by się zgadzały. Pod machą. O, tutaj w tym filterku to by można było sporo zmieścić. Ale tam coś... Czekajcie. A nie, to mi się wydawało. To element pojazdu, silnika. Dobra, opony. Tutaj za siedzeniami nic nie ma. To podsuwitki nie ma też, całej. No dobrze. No i co? No jak dla mnie pojazd jest czysty, no ale jeżeli chodzi o stan techniczny, brak 2 lusterek, wybita 1 szyba. Zderzaki są, lampy z przodu całe, z tyłu całe. Dobrze, to tak. Wybite szyby 1, brak lusterek 2. Wybrakowana karoseria, no oprócz dachu. To ja to nie widzę, żeby czegoś jeszcze nie było. No ale to już takie podjeżdżały samochody, więc no, tego się nie uznaje raczej za brak karoserii. No i wybite opony, no nie ma, no. Dobrze. Ale mimo wszystko niestety muszę panu odmówić wjazdu. Wać od Dainara. Nie ja ustalałem te przepisy, proszę pana. Do widzenia. Następny do prania. Co tam się stanęło? Co znowu kuźwa regulacje wjazdowe? No gościu był nauczycielem, no. A wybite szyby były 2. No i dlatego mnie tam ciśniesz? Gościu był nauczycielem, kuźwa wyraźnie napisane jest, no. Nauczyciel. Panie, bo panu się ręka urwie. Nie wiecie mnie, kuźwa. Dobra, Jerel. Dobra, to już mu sprawdzę. Tu się zgadza. Tu też. Teraz tak. To do sierpnia to się zgadza, to do listopada to się zgadza. Przewozi 3 sztuki bagażu. Pan wysiądzie sobie z pojazdu, z łaski swojej. A my tutaj od razu posprawdzamy panu te walizeczki. Ja już tak kuźwa. Zaraz ktoś powie, że ja jestem służbistą. Bo to też takie, co po niektórych grach były komentarze. A to kuźwa tutaj, to rzeczywiście ci to są służbiści, no. Sprawdźmy. Tu nigdzie znaku pytąga nie ma. No dobra, to sprawdźmy jeszcze pojazd. Tu niczego nie widzę. Pod sufitka. Zgadza się. Jeszcze dla pewności sobie zerknę, aczkolwiek tu tak pusto, że raczej ciężko byłoby coś schować, ale jeszcze zderzaczki. Weź mnie wkręcili w tę robotę, kuźwa, ze stanem technicznym, poważnie. Żeby udupić mnie, kuźwa, za to, no. No dobra. Trzeba lepiej patrzeć. A ten, jak se spoilerek, kuźwa, zrobił elegancko. Dobre, dobre. Fajny. Dobrze, patrzymy. No tu ciężko stwierdzić, czy on ma szybę wybitą. Raczej, dobra, już się nie dam nabrać. Ta jest opuszczona. No w sumie jakby była wybita, to by raczej nie opuścił, nie? Tu przednia szyba w porządku. Tylne też w porządku. Światła, ok. Zderzaki na swoim miejscu. Opony niepoprzebijane. Bagaż też miał w porządku. Tylko możemy wpuścić, nie? Chyba że zaraz jeszcze. A pan tu nie masz tej. To powód wjazdu odwiedziny, czyli. No dobra, czyli on do pracy nie jedzie, no to chyba mu. Chyba dla niego to się nie liczy. Panie Walseko, weź pan. No bo to widzisz pan, jakie kuźwa tutaj są. Jeszcze jeden mi tam czeka. Dobra, panie Jerel, bo tu już człowiek zmęczony jest. Wjeżdżaj pan. Wjeżdżaj pan, niech się panem tam zajmą dalej. Lusterka też ma dwa. Miałem sobie 2000, już nie mam. To nazywy obartna kontrola. Rabotsaj etomo, ać wy dobra latko promota. Aha, w żopą mnie cmoknij, kuźwa, wiesz? Się czepiajcie. No dzień dobry. A pana to trzeba prosić o dokumenty, tak? Dobra, wysiądź pan z wozu. Pan jest górnikiem. Dobra, to od razu zobaczmy na tej liście, co tam naciapciali. Artysta, nauczyciel, dziennikarz. Tego nie wpuszczamy. No. To dobrze. No, aha, jeszcze zobaczmy. Do lipca tego roku. No dobrze, Wahid Ajad. Wadich, sorry. To by się zgadzało. Dobra, tutaj to się zgadza. Tu się zgadza. Do października 81 to się zgadza. I tu do maja 81 też się zgadza. No i on jedzie do pracy. Niczego na pacę raczej nie przewozi. Ale i tak go sprawdzimy. Tu jest spokój. Pytonga nie ma. A, jeszcze zaraz, tablicę właśnie, bo 8-6 Felix Cecylia. No i dobra. Tu mamy dobrze, tu mamy dobrze, tu zderzaczek, lampy całe. Dobra, oponki zgadzają się. Tu lampy całe, zderzaczek, znaku pytonga nie posiada. Dobrze, szyby najwyraźniej całe. Kanapa jest ok. Schowka brak. Podsufitka. No jest ok. I tu też nic się nie skrywa. Pod maską. No nie widzę niczego, więc też można uznać, że jest ok. No dobra, proszę pana. Nie widzę żadnych nieścisłości. Więc pan możesz wjechać, no. Jeżeli chodzi o uszkodzenia pojazdu, brakujących elementów karoserii nie ma. Lusterka są. No dobrze, proszę pana, ja pana wpuszczam. Wszystko jest w porządku. Jak dla mnie. Ale pan w dupę uprzejmy jesteś, to tak po całości widzę. No i teraz chwila prawdy. No i jak to tam wyszło? No i na całe szczęście, bo powiem szczerze, że za chwilę puszczę takiego pawia z rozłożystym ogonem, kuźwa, po tej jeździe, że szok. No, a Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie odcinka. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.